tym. Pod oddziałem. Patrz oś, na prawo, patrz, hełm państwowy. Pododziały, baczność, pododziały, spocznij. Z wielkim szacunkiem i radością stajemy przed naszymi zacnymi gośćmi. Koło nr 14 imienia Powstańców Senieckich Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ksiądz Zbigniew Bzdak, proboszcz parafii pod wezwaniem na Święcie Maryi Panny w Sejnach, Dariusz Łosowski, wójt gminy Sejny oraz Roman Rogoziński, nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, witają serdecznie szanownych Państwa według godności piastujących funkcji i wszystkich obecnych, mujących naszą ziemię, rodziną i jej dziedzictwo. Jesteśmy gospodarzami tej małej cząstki ziemi, jaką jest miejscowość Sejny. Sejneszczyzna wpisała się swoją historią w ważne nam wydarzenia w historii Rzeczypospolitej. Dziś wpisujemy kolejną historyczną uroczystość. W tym szczególnym dniu uczcimy 80. rocznicę napaści Sowietów na Polskę i 95. rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza. Atak Sowietów na Rzeczpospolitą był wynikiem z radzieckim paktem Ribbentrop-Mołotow, co praktycznie oznaczało czwarty rozbiór Polski. Niemcy i Rosja Sowiecka po raz kolejny chciały, aby odrodzonej Rzeczpospolitej nie było na mapach Europy. My Polacy obecnie żyjący powinniśmy być dumni z pokolenia, które walczyło najpierw z Niemcami, a później z Sowietami. Tamte pokolenie oddało to, co najcenniejsze, swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Te tragiczne losy Rzeczypospolitej niech będą lekcją historii, o której nie możemy zapomnieć i musimy ją przypominać młodemu pokoleniu. Również dzisiaj obchodzimy 95. rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. Żołnierze KOPO toczyli zacięte boje z dwoma najeźdźcami we wrześniu 1939 roku. To właśnie żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza jako pierwsi stawiali opór bolszewikom na granicy wschodniej.
bohaterskich walkach w Puszczy Augustowskiej zginęło wielu kupisów senickiego baonu. Od kilkunastu lat my jako spadkobiercy żołnierzy 24 baonu Korpusu Ochrony Pogranicza Sejny, emerytowani żołnierze WOP-u i emerytowani funkcjonariusze Straży Granicznej przywracamy pamięć i bohaterskich walk. Nadmienię tylko obeliski w stanowisku Gibach, Rygoli, Berżnikach i oczywiście w Sejnach. Właśnie aleja pamięci żołnierzy 24 baonu Korpusu Ochrony Pogranicza Sejny wzbogaci się o kolejną tablicę i dom pamięci, który upamiętni ostatniego dowódcę senieckiego KOP-u. Za chwilę odsłonimy tablicę poświęconą pamięci podpułkownika Michała Osmola, który praktycznie do ostatnich dni września walczył z bolszewikami w Puszczy Augustowskiej, pomimo przygniatającej przewagi wroga. Dopiero w nocy z 23 na 24 września zresztą żołnierzy przekroczył granicę z Litwą, gdzie dowódca i żołnierze zostali internowani. Po odprawieniu mszy świętej i złożeniu broni 24 baon KOP Sejny przestał istnieć. Oficerowie zostali internowani w obozie w Olicie, dzisiejsza Litus, a podoficerowie żołnierze zostali internowani w Kalwarii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w dzisiejszych uroczystościach bierze udział tak wielu młodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękujemy władzom samorządowym, dyrektorom poszczególnych szkół, że umożliwiliście młodzieży udział w dzisiejszych uroczystościach. Na dzisiejszych uroczystościach księdza dziekana i kustosza Sanktuarium Senieckiego Zbigniewa Bzdaka, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach. Księdza Władysława Napierkowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Antoniego Patowskiego w Gąskach. Witamy pana pułkownika Straży Granicznej Sławomira Mozolowskiego. Chyba jest przedstawiciel, tak? Witam serdecznie. Witamy pana młodszego brygadiera Artura Przeborowskiego, komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Witamy pana inspektora Marka Bogdana, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Witamy pana Andrzeja Gołębowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia, który przyjechał aż z Białegostoku na dzisiejsze uroczystości. Witamy pana nadleśniczy. Proszę bardzo, tutaj, prosimy. Witamy pana Jarosława Karpiuka, nadleśniczego Nadleśnictwa Supraż. Witamy pana Piotra Nalewajek, nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze. Witamy pana Romana Rogozińskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska, który jest również współorganizatorem dzisiejszych uroczystości. Dziękujemy za pomoc. Witamy pana Wojciecha Rodaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki. Nie ma. Witamy pana Zdzisława Czakisa, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Witamy pana Ryszarda Grzybowskiego, prezesa powiatowego OSP w Sejnach. Witamy koleżanki i kolegów ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Okręg Sejneński. Witamy koleżanki i kolegów ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Ziemi Suwalskiej. Witamy kolegów z koła nr 14 imienia Powstańców Sejneńskich. Witamy władze samorządowe. Pozdrowienia mam od pana Waldemara Kwaterskiego, który jest dziś na wyjeździe służbowym. Witamy pana Macieja Plesiewicza, starostę powiatu senieńskiego. Witamy pana Arkadiusza Nowolskiego, burmistrza miasta Sejny. Witamy pana Dariusza Łostowskiego, wójta gminy Sejny, który jest również współorganizatorem dzisiejszych uroczystości. Witamy pana Roberta Bagińskiego, wójta gminy Giby. Witamy pana Karola Schreiberta, wójta gminy Krasnopol. Witamy grono pedagogiczne wraz z młodzieżą. Pana Krzysztofa Tura, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia majora Henryka Dobrzyńskiego-Hubala w Sejnach i panią Teresę Tur oraz młodzież z Klubu Historycznego Armii Krajowej działającej przy szkole. Witamy pana Andrzeja Małkińskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Szymona Konarskiego w Sejnach i pana majora Straży Granicznej Zbigniewa Borkowskiego, opiekuna klas mundurowych
oraz młodzież klas mundurowych. Dziękujemy za przybycie. Witam panią Dorotę Jałek-Łoską, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Sejnach i Jarosława Jurkiewicza, opiekuna Klubu Historycznego Armii Krajowej działającego przy szkole. Witamy przedstawicieli Senyckiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Panią Eugenię Milewską, pana Bernarda Kozakiewicza, panią Teresę Witkowską i pana Roberta Klucznika. Witamy panią Anetę Idulis, konserwatora zabytków. To dzięki opiece pani Anecie możemy tutaj właśnie kontynuować nasze dzieło.